W tej lekcji będziemy zajmowali się skrótami klawiszowymi, które możemy wykorzystywać podczas formatowania tekstu. I ja na potrzeby tej lekcji utworzę całkowicie nowy wpis, który będzie poświęcony właśnie skrótom klawiszowym. Także korzystam z dodaj nowy. I wprowadzę tytuł, powiedzmy skróty klawiszowe. W WordPressie. I skorzystam po prostu z opublikuj. Przygotowałem sobie także ściągawkę ze skrótów klawiszowych, także... Skopiuję tekst z notatnika, przejdę do trybu wizualnego i skorzystam z Ctrl V. I w tym przypadku wszystkie te skróty podzielę sobie na kilka zbiorów. Dostęp do skrótów klawiszowych mamy również z poziomu ikonki ze znakiem zapytania w tym miejscu, także ewentualnie wyświetlamy drugą linię, znak zapytania i skróty klawiszowe, lub też korzystamy ze skrótu Alt-Shift-H. I tak, pierwszy zbiór skrótów to praca samym edytorem, czyli wspomniany skrót Alt Shift H, aby wyświetlić pomoc i skróty klawiszowe. Następnie Alt Shift Z, aby ukryć lub pokazać drugą linię z narzędziami formatującymi, Alt Shift W, aby włączyć tryb pisania bez rozpraszania. Następnie mamy skróty, które odnoszą się do nagłówków i do akapitów. Zaznaczamy jakiś fragment tekstu, korzystamy ze skrótu ALT-SHIFT-1 i przypisujemy mu na główek numer 1, czego właściwie nie stosujemy w tym polu. ALT-SHIFT-2, 3, 4, 5, 6, a ALT-SHIFT-7 to po prostu zastosowanie akapitu. Stosując te ostatnie skróty można było zauważyć, że formatuje również to, co nie było zaznaczone, czyli w tym przypadku skrót ALT-SHIFT-7. plus i może pokażę to jeszcze raz. Alt-Shift, powiedzmy skrót 5, i formatuje również linię, która znajduje się poniżej. To zachowanie wynika z tego, iż mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z pojedynczym akapitem, czyli znacznik otwierający akapit P pojawi się tutaj, zamykający pojawi się tutaj, a po drodze pojawi się znacznik łamiący linię BR. I tak, jeżeli chcemy uzyskać taki rezultat po stronie edytora wizualnego, przykładowo chcemy połączyć w jeden akapit ten fragment z tym fragmentem, to wstawiamy kursor w tym miejscu, korzystamy z delete, a następnie Shift Enter. Jeszcze raz. Wstawiamy po prostu kursor na końcu jakiegoś akapitu, delete oraz skrót Shift Enter i tym samym łamiemy linię i w tym miejscu będzie pojawiał się znacznik BR. Podobnie jak tutaj, tutaj, tutaj i tak dalej. A ja skorzystam z Ctrl Z. No dobrze, przejdźmy dalej. I kolejne skróty to skróty tak zwane systemowe, czyli te skróty, które wykorzystujemy na co dzień w pracy. Jest to Ctrl A, aby zaznaczyć cały tekst. Następnie Ctrl X, aby wyciąć tekst. Ctrl C, aby skopiować tekst. Następnie Ctrl V, aby wkleić tekst. I mam oczywiście do czynienia ze skrótem Ctrl Z, jak i Ctrl Y. Czyli cofnij operację i ponów operację. Dodatkowo możemy zaznaczać jakiś fragment tekstu, następnie przytrzymać kursor, skorzystać z lewego przycisku myszy i przenieść go przykładowo do tego miejsca. A ja skorzystam z Ctrl Z. Następna grupa skrótów klawiszowych jest powiązana z formatowaniem samych znaków, czyli mam tutaj do czynienia z Ctrl U, aby uzyskać podkreślenie Ctrl i. Pochylenie, Ctrl B, pogrubienie. Następnie Alt, Shift D to przekreślenie. Alt, Shift X to tekst preformatowany. Następna seria skrótów odnosi się do formatowania całego akapitu. Czyli w tym przypadku będę formatował wszystkie te linie. Z racji tego już nie mam tutaj do czynienia z kilkoma akapitami, tylko po prostu ze złamanymi liniami. I tak, za pomocą skrótu Alt, Shift L mogę wyrównywać do lewej. Alt Shift C do środka, R do prawej, J to ustawienie, które pokażę na innym przykładzie. Następnie mam do czynienia z Alt Shift U, lista nieuporządkowana, Alt Shift O, lista uporządkowana i jeżeli jeszcze raz korzystam z tego skrótu, to usuwam to formatowanie. I kolejne dwa skróty to wstawianie obrazków, czyli w tej sytuacji po prostu otwieramy okno z mediami. Alt Shift M. A drugi skrót to po prostu usuwanie odnośnika. I tak, ja zaznaczę, powiedzmy, ten fragment, wstawię jakiś odnośnik, www.ilight.pl, dobrze, zatwierdź. Następnie zaznaczam fragment i korzystam ze skrótu Alt Shift S i usuwam odnośnik. Przedostatnia grupa to wstawianie dodatkowych znaczników, czyli znacznik czytaj dalej, Alt Shift T oraz paginacja, czyli numerowanie stron. Alt Shift-P. Jeżeli chodzi o paginację, to jeszcze w tej lekcji pokażę zastosowanie tego znacznika. A ja na razie usunę obydwa. Ostatnie skróty klawiszowe pozwalają nam formatować tekst w trakcie pisania i te skróty odnoszą się do list do cytatu, do nagłówków oraz do poziomej linii. I tak, jeżeli chodzi o listę nieuporządkowaną, wystarczy skorzystać z gwiazdki, czyli SHIFT 8 spacja i tworzymy listę nieuporządkowaną. Lub też możemy skorzystać z kreski, spacja i kolejna lista. Jeżeli skorzystam teraz Entera, to tworzę kolejny element listy. A jeżeli dwukrotnie skorzystamy z Entera, to zamykamy tą listę i kontynuujemy pisanie korzystając ze stylu akapit. Dobrze, ja zaznaczę te elementy i usunę. W przypadku listy uporządkowanej wystarczy skorzystać z 1. I mamy już listę uporządkowaną. Wprowadzamy jakiś tekst, Enter, znowu tekst, dwa razy Enter i wychodzimy z listy. Dobrze, i ten sam rezultat uzyskamy, jeżeli zastosujemy wartość 1 i zamkniemy nawiasem. Następny skrót został zniszczony podczas wklejania, co wynika prawdopodobnie z kodowania znaków, także zaznaczę go, wprowadzę właściwy znak. Ok. Czyli ostrokątny zamykający nawias, wprowadzamy jakiś tekst i enter, i tym samym korzystamy z formatowania cytat. A jeżeli chcemy wprowadzić nagłówek drugiego, trzeciego i dalszego poziomu, to korzystamy po prostu ze znaków hash. Przykładowo, trzy znaki, wprowadzam jakiś tekst i enter, i tym samym mam nagłówek Numer 3. Dobrze, i cofnę tę operację. Przywrócę akapit. A jeżeli skorzystamy trzykrotnie z kreski i z Entera, to wprowadzamy linię. No dobrze, ja zaktualizuję ten wpis. Przejdę do wpisu, który utworzyłem poprzednio i pokażę zastosowanie justowania oraz łamania stron. W przypadku justowania to po prostu wyrównanie do obydwóch krawędzi, czyli do lewej i do prawej. I korzystam ze skrótu Alt-Shift-J. Jeżeli chcemy usunąć justowanie, to ponownie korzystamy z tego skrótu klawiaturowego. A następnie chciałbym wprowadzić łamanie stron. Chociaż nie. Może wcześniej skorzystam z podejrzeń zmiany. Dobrze. I w tej sytuacji widzimy, że cały artykuł wyświetlany jest na pojedynczej stronie. A korzystając z odpowiedniego znacznika, który pozwala nam złamać strony, możemy ten artykuł podzielić na kilka stron. Ja właśnie chciałbym to teraz zrobić. Na samym początku muszę znaleźć właściwe miejsce, w którym chciałbym wstawić odpowiedni znacznik. Ok, tutaj. Wprowadzam Enter, następnie Alt Shift P. I kolejny znacznik wstawię tutaj. Enter, Alt, Shift, P. I w tym miejscu warto oczywiście podkreślić, że nie możemy znaleźć tego znacznika na naszej liście z narzędziami formatującymi. I podobnie jest w przypadku listowania. Dobrze, zaktualizuj. I przejdę na stronę główną. Następnie szukam mojego wpisu, i przy okazji widzę, że muszę wprowadzić odpowiedni znacznik. Czytaj dalej. W odniesieniu do wpisu skróty klawiszowe. OK, ale na razie szukam grafiki komputerowej, znacznik czytaj dalej, i automatycznie mamy również numerację stron, czyli możemy na tym poziomie przejść do dalszej lektury. Przewijamy w dół, strona numer 2, strona numer 3, lub ewentualnie bezpośrednio ze strony głównej. Możemy przejść na stronę, powiedzmy, od razu trzecią. Dobrze, a ja powrócę do panelu admina i w przypadku tekstu grafika komputerowa, pomiędzy lekcjami wprowadzę jeszcze kursywę w odniesieniu do angielskich słów, które występują w tym tekście. Czyli przykładowo zaznaczam fragment i korzystam ze skrótu Ctrl i. W tym miejscu chciałbym jeszcze zmodyfikować bezpośredni odnośnik. Jest on bardzo długi, z racji tego już koresponduje z całym tytułem. Ja skorzystam z edytuj, usunę grafikę komputerową. Visual FX, także usunę fundamenty grafiki 3D, teksturowanie. I tyle pozostawię. I kliknę OK. Następnie wszystkie wpisy. Skróty klawiszowe, edytuj. Dobrze, i wprowadzę tu jakiś akapit. No dobrze, wprowadziłem dwa zdania akapitu. Skorzystam teraz z Entera, następnie Alt Shift i wykorzystujemy skrót T, czyli czytaj dalej, zaktualizuj i szybka inspekcja na stronie głównej. Skróty klawiszowe, czytaj dalej, grafika komputerowa, czytaj dalej, numeracja stron. OK. W ten sposób udało nam się zapoznać ze skrótami klawiszowymi, które możemy wykorzystać podczas formatowania tekstu, a w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się wstawianiem odnośników.